Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób nagrać i zmontować film. I będzie to najprostszy ze wszystkich możliwych sposobów. Może nie będzie to na początku gra o tron, ale ufam, że pomoże Wam nagrać tutorial lub krótki film stworzony z rodzinnych zdjęć. Jedyne, czego potrzebujecie, to telefon. Możliwości, które Wam przedstawię, mają charakter niskobudżetowy, więc nie będziecie potrzebowali żadnych dodatkowych gadżetów. Wymagany sprzęt? Telefon z dostępem do internetu. Szacowany budżet naszej produkcji to 0 zł. No, chyba, że chcecie zainwestować w kawę dla reżysera, a to wtedy trzeba dodać dodatkowe 4 zł. Telefon to nasza przenośna pamięć. Z wieloma aplikacjami, które są gotowe do użycia. Jest to niezwykle wdzięczne narzędzie do nagrywania, ponieważ jest zawsze pod ręką, umożliwia rejestrację dźwięku, obrazu, montaż, edycję i błyskawiczną publikację nagrania. Na początku opowiem Wam o rzeczach, o których warto pamiętać podczas nagrania. Po pierwsze, wyczyścić obiektyw przed nagraniem. Banalne, ale ważne. Jeżeli o tym zapomnimy, to jakość naszego nagrania będzie dość mglista. Jak rozstrzygnąć odwieczny dylemat? Pion czy poziom? Moi drodzy, zdecydowanie nagrywamy w poziomie. Od początku historii filmu zawsze film miał orientację poziomą i tego się trzymajmy. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, warto zajrzeć w opcję telefonu. Każdy telefon ma menu ustawień filmowania i chociaż każdy telefon jest inny, to w większości modeli znajdziecie takie opcje jak jakość nagrań, tu warto wybrać opcję Full HD, ustawcie również automatyczny balans bieli. Podczas nagrania patrzymy w obiektyw. Jeśli chcecie utrzymać kontakt z odbiorcą i sprawić wrażenie, że mówicie właśnie do niego. Podczas nagrywania telefonem włączcie tryb samolotowy. To zapewni Wam chwilowy spokój w czasie pracy. Jeśli nagrywacie krótki wywiad, poproście osobę, z którą rozmawiacie, aby stanęła w lekkim rozkroku, co powinno chociaż na chwilę zapewnić stabilizację obrazu. Jeśli chcecie nagrać siebie, a nie macie statywu, proponuję Wam użycie zaawansowanej sztuki kombinacji. Będziecie potrzebowali gumki recepturki oraz karty rabatowej albo kredytowej lub czegoś, co ją przypomina. Zobaczcie, jak łatwo zorganizować sobie bardzo profesjonalny statyw. Karta rabatowa, gumka recepturka. Owijam. Powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Profesjonalny statyw pomoże Wam ustabilizować Wasz telefon. W jaki sposób zadbać o dobry kadr w naszym filmie? Podstawą kadrowania jest trójpodział. A trójpodział sprawia, że fotografie stają się bardziej przejrzyste kompozycyjnie. Dwoma pionowymi i dwoma poziomymi liniami przecinamy kadr. I te punkty przecięcia linii trójpodziału to mocne punkty, czyli miejsca, na których skupia się wzrok odbiorcy. Warto również pamiętać o planach filmowych podczas nagrywania. W telegraficznym skrócie przedstawię Wam podstawowe 7 planów filmowych. Wyróżniamy plan ogólny, pełny, amerykański, średni, bliski, zbliżenie oraz detal. Plan ogólny ma na celu przedstawienie całego krajobrazu, tła, w którym będzie rozgrywała się akcja naszej historii. W planie pełnym dostrzegamy bohatera oraz tło, ale bohater jest tu najważniejszy. W przypadku tego planu możemy pokazać tylko fragment tła. Plan amerykański ukazuje bohatera od kolan wzwyż. Plan ten ma za zadanie przedstawienie postaci. Dobra rada, nie tnijmy człowieka w zgięciach, w kolanach na przykład. Od pasa do
przestrzeni nad głową ukazujemy bohatera w planie średnim. Podobnie jak w planie amerykańskim, bardzo ważną rolę w tym planie odgrywają gesty, ubiór, reakcje postaci. Kolejny plan to plan bliski, czyli popiersie bohatera i to ono jest tutaj dominujące. Przedostatni plan to zbliżenie. Stosujemy je na przykład wtedy, kiedy chcemy wyeksponować emocje. W związku z tym, że w pobliżu nie znajduje się żaden aktor ani modelka, posłużę się swoją twarzą. Ostatni plan to detal. Detal ma za zadanie zwrócić uwagę odbiorcy jedynie na fragment kadru. Pamiętajcie o tym, aby podczas kadrowania, nagrywania zostawić przestrzeń nad głową, najlepiej dwa palce. Warto również pamiętać o tym, żeby dobrze oświetlić plan. Jeżeli nagrywacie tutorial, wystarczy, że zwykłą lampkę skierujecie na białą ścianę. Wtedy odbite światło ładnie oświetli Waszą twarz. Można też owinąć żarówkę papierem do pieczenia lub papierem śniadaniowym, aby uzyskać efekt miękkiego światła. Załóżmy, że mamy podstawową wiedzę, niezbędną do stworzenia nagrania. Teraz zróbcie zdjęcia i nagrajcie krótkie filmiki, 15-10-sekundowe, które posłużą nam do zmontowania materiału. Jaki jest następny krok? A teraz prosta rzecz. Pobieramy ze sklepu Play darmową aplikację Quick GoPro. To jest właśnie ta aplikacja, którą otwieramy i instalujemy. Klikamy w plus i z galerii wybieramy te filmy, te nagrania, te zdjęcia, które mają pokazać się w naszym filmie. I wpisuję święta. Ta aplikacja daje mnóstwo możliwości stworzenia tła. Możecie sobie wybierać taką, która Wam pasuje, która Wam odpowiada, która jest tematycznie związana ze zdjęciami, które eksponujecie. Możecie oczywiście, oprócz tego, że wybieracie sobie szablon filmu, możecie również z łatwością wybrać muzykę albo z gotowych możliwości, które są załączone w aplikacji, albo możecie dodać swoją ulubioną muzykę. Film możemy pobrać, udostępnić, opublikować. Słuchajcie, nic prostszego. Aplikacja, która sprawia, że film sam się montuje. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą Wam się do Waszych domowych nagrań. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.